Tak samo tych kolorowych, tam jeszcze został jeden, który jest zabarwiony na fioletowo. I oczywiście go dzisiaj zbierzemy. Chyba przeskoczę, chyba mi się uda. Tak, udało mi się. Tylko też szkoda, że nie mam znowu maski Aquak, bo by mi się całkiem przydała. Właśnie jakoś tak w ogóle tych maszyn nie było przez jakiś długi czas, nie wiem czemu nawet. A to się znowu pojawiają. Jakby czasami pilnujcie właśnie tak, że po prostu musicie mieć do tego no, całkiem jednak niezły refleks, żeby czasami niektóre te maszyny no, albo ominąć, albo zaatakować i się ich pozbyć. No i też przy tym się nie dać się zranić. Okej, znowu to samo, ten moment z siecią, jak mówię, to jest długi moment. Fakt, że jeszcze raz to muszę przechodzić, to jeszcze raz, no, to jest jeszcze bardziej nudne niż powinno być. Znaczy niż mogłoby być, gdybym to przechodził przez tylko jeden raz, no wiecie. Okej, tu jeszcze zdążę przed tym przelecieć, znaczy nie przelecieć, tylko tak, no wiecie, przejść, powspinać się. Okej, znowu lecę tędy. I znowu maska Aquaku, no wielkie dzięki jednak, że znowu ją mam, naprawdę może mi się ona przydać. I znowu dynamit, czekamy oczywiście. No w końcu co innego można przy nim robić. O, nie wiem czemu w ogóle ta skrzynka przetrwała ten wybuch. A właściwie tych wybuchów było kilka, bo no mówię, tak wiecie, było kilka, no, skrzynek z dynamitem. A teraz zdążę tutaj, przyjeżdżę w kółko, tak przejść. Też lewo ominąłem, ale dobra, jakoś mi idzie póki co. Nie jest źle, naprawdę idzie mi póki co dobrze z tym wspinaniem i w ogóle. Nic mnie nie tak szczególnie nie rani czy coś. Tak, zaraz pewnie wykraczę i coś mnie rzeczywiście zrani, nie wiem. Ja no to zauważę, tak zawsze jest, że mówię, że no to jest łatwe, że ale jednak okazuje się, że w tym ginę, albo że to jest trudne i mi idzie za pierwszym razem. Właśnie tak mniej więcej właśnie takie coś mniej więcej u Suga Konroe, takie coś właśnie jest, że on mówi, że to jest trudne i za pierwszym razem mu idzie, albo że to jest łatwe i od razu ginie. U niego tak jest bardzo często, u mnie też chyba tak czasami się to zdarza, wiecie, więc wolę niczego już nie mówić tak po prostu. Okej, więc jest bonus. O tak, jeszcze co do tych skrzynek zbrojonych, można je zniszczyć od dołu, kiedy one są nad nami i one na nas spadają, to też się one no, tak dadzą zniszczyć. Chcę bezpiecznie wylądować, dziękuję, gro. Tak, mnóstwo nitro, oczywiście po nim no, nie wypadałoby chodzić. Okej, szybko się oddalmy od tego. I teraz będzie dużo skakania po tych skrzynkach, jak widzicie. 7, 8, 9, 10 i kolejna. Znaczy ja właśnie takich momentów nie lubię z takimi skrzynkami, że są też nad przepaścią, bo wiecie, można zginąć. Ale też to ma swoją, wiecie, zaletę jednak, że z tym możemy otrzymać mnóstwo owoców Wumpa i za tym idzie oczywiście możemy trochę otrzymać się żyć. Otóż akurat na tym nitro przeskoczyłem. Uwierzcie! W sesji próbnej na tym nitro nie skoczyłem. Wyobraźcie sobie, to jest pojedyncze kurde tutaj, wiecie, rządek nitro i ja na tym nie przeskoczyłem, kiedy no był test tego, no te takie jakby próbne, no próbna taka sesja, że wiecie, tak sprawdzić co i jak no, się przechodzi w ogóle. Aż byłem załamany, że no jak mogłem na takim czymś nie przeskoczyć, to było wręcz coś niezwykłego. Ale dobra, już mamy zatem poziom klejnot za wszystkie skrzynki, więc możemy już stąd iść i nie wracać. Bo serio, to wspinanie się już mi się wyrąbiście znudziło. I znowu ten oto taniec Crasha. Już chyba czwarty raz, naprawdę. Crash tym dzisiaj jest, no... Nie wiem, opedał go duch fanka, czy co? Nie wiem. Okej, poziom 17, Dignit. Tak, jest kryształ, dwa klejnoty i to jest taki też dosyć nowe otoczenie tego poziomu, nowe takie środowisko. Znaczy, jest niby takie samo jak w tych poziomach, gdzie ścigają nas kule albo nie, no, niedźwiedzie. Jednak tym razem nic nas nie ściga, po prostu są, no jest taka typowa, no wiecie, po prostu się idzie naprzód i są przeszkody tuż przed nami i je widzimy po prostu. Okej, jedną z nich jest taka czerwona muchołówka, która jest, widzicie, takim innym typem. Ona spluwa, nawet nie wiem co to jest, czym ona spluwa, ale to coś się po jakimś czasie eksploduje. Oczywiście nie muszę mówić, że to nas zrani. Tak jak widzicie, no, ta muchołówka, ten kwiat jest otoczony przez kolce.
więc kręcioł, no nie wypadałoby go tutaj ustosować. Skok tego kwiata nie zabije. Musimy wykonać, no, musimy na tym kwiecie wykonać, no, wykonać grzmotnięcie, żeby móc go unicestwić. I za to możemy też trochę zrywać owoców Umpa. O, myślałem, że przeskoczy na czas, jednak się nie udało. Tak, za każdy taki kwiatek owoce Umpa zbierzemy, jednak no, no nie będę tego pilnować szczególnie, bo mam tych żyć w końcu maksimum, bo 99. I tak, te kwiaty tak spływają w te coś, nie, tak, nie wiem co to jest. One to spływają na dwa różne sposoby. Jest taki sposób, że spływają w różne miejsca tak szybciej, z większą częstotliwością. Albo też są takie, co spływają wolniej w jedno konkretne miejsce. Okej, okay, kolejny nowy przeciwnik, taki jakby Bożek. Bardzo dziwny przeciwnik. On zawsze, kiedy zmienia swoją twarz, to on tak jakby się, no, idzie w losowym kierunku. O, tu jest, widzę, połączenie tego i, no, tych muchołówek i tych spowalniaczy. Kolejny taki Bożek, no całe szczęście on tutaj tak właśnie leci w jakąś stronę wolno, więc całkiem jednak łatwo można go uniknąć, mimo tego, że jednak, no, no jak widzieliście, on leci, no, zawsze w różnym kierunku. Tu kolejna maska Aku. No i te maski, znaczy maski, kurde, wiązki! Tak, te promienie elektryczne też się na tym poziomie pojawiają. O, tutaj już nie zdążę. Tak, taka wiązka, gdzie trzeba czekać, aż, no, jednak z tej wiązki, no, te promienie będą przerwane. O, to jest dosyć w takim momencie niebezpieczny, więc uważajcie jednak. Jak widzieliście, zostałem też zraniony, więc jak mówię, uważajcie. No tu nas dwa kwiatki atakowały jednocześnie. Okej, okay, checkpoint i bonus. Tu chyba nic nie było na górze. No nie było nic jednak, rzeczywiście, miałem z tym rację. Na tym bonusie chyba też było całkiem dużo skrzynek do zebrania, jak pamiętam. Może się mylę, może to jest jakiś inny bonus, który mam na myśli, ale no, wiecie. No okej, nie chcę mi się już tego niszczyć, więc po prostu poczekam, aż to eksploduje. Nie, możliwe, że na tej skrzynce na górze może jest jakieś życie, ale nie dbam o to, jak mówię, mam już tych żyć maksimum. Naprawdę, więc nie będę się tym przejmował. Ja tu jestem tylko po, wiecie, skrzynki, żeby je po prostu zniszczyć i mieć na końcu jakiś tam, no, klejnot. Tak, jak pamiętacie, na tym poziomie są dwa klejnoty do zebrania. Tak, z lewej strony jest droga czaszki na tym poziomie. Więc już wejdźmy na tą platformę. I tak, na tej drodze też będą do zniszczenia takie normalne skrzynki, więc tak naprawdę, żeby zdobyć oba klejnoty jednocześnie, musicie iść i tą, i drogą z lewej, i drogą z prawej strony. Musicie iść obydwoma drogami, no, tak jednocześnie, więc też tego pilnujcie. Okej, jest kolejna taka muchołówka, ją już załatwimy. Bo tu też była taka jakby wąska droga, jak widzieliście. Okej, okay, nie wiem, czy tych przeciwników widzieliśmy. A, właśnie mnie dopadł. Tak, to była pszczoła. I to była pojedyncza pszczoła. Ja w tej grze pszczół nie lubię. Naprawdę nie lubię pszczół. Na tyle, że jeszcze, no, z pojedynczą pszczołą można to przeżyć, bo wiecie, ona po prostu nie jest jakaś szczególnie szybka i można ją tak kręciołem załatwić, więc jak mówię, pojedyncza pszczoła nie jest jeszcze taka zła. Potem z tymi pszczołami, no, jak mówię wam, będzie naprawdę gorzej. A to jeszcze nie w tym poziomie, tylko w kolejnym, znaczy jednym z kolejnych. Ok, widzicie, te pszczoły mnie ścigają, jak widzicie. Wow, byłem blisko. No, myślałem, że skoczę zbyt daleko i przepaść, ale dobra, jakoś mi poszło. Tak, trochę masek straciłem, no trudno, ale jednak, no, to przeszedłem, mam pierwszy tutaj klejnot i nawet jest checkpoint. Ale jak mówię, żeby też tak jednocześnie zdobyć drugi klejnot, to jeszcze trzeba przejść tą drugą drogą. I to może być niebezpieczne, bo tutaj też są i muchołówki, i też są pszczoły, o których mówiłem, że naprawdę ja pszczół osobiście nie lubię. Znaczy, one nas atakują do jakiegoś określonego miejsca, najczęściej jest to jakby druga strona jakiejś przepaści. No całe szczęście, jak mówię, pszczoły można jednak zaatakować. No gdyby nie można było, to byłoby już kompletne utrapienie. O, tu widzę muchołówki kolejne. No właśnie, co do tego, co tam zrobię, no właśnie co do tego, że się tak zakopuje pod ziemią. A czy można się pod ziemią zakopać tylko na takich właśnie, takich jakby bordowych powierzchniach, taka właśnie bordowa ziemia. Tak, pod tym jesteśmy nietykalni, a czy w sensie nas, na przykład, jak zauważycie. Widzicie, te coś, które tak eksplodują, one na misji robią,
rozbicie, żyjemy cały czas. Tak samo pszczoły, one nas pod ziemią tutaj nie dorwą, więc pod ziemią jesteśmy, no tak właściwie, no całkowicie bezpieczni. No może prawie całkowicie, bo tam wiecie, jeszcze mogą być nitro i chyba nitro jednak mimo wszystko nas może zranić. A to był w ogóle ten kryształ, więc rzeczywiście widać, że jest potrzebne jednak przejście także tą ścieżką z prawej strony. Tą, która nie jest drugą czaszki. Tutaj checkpoints. Aha, wiązka, zdążę. Tu będzie kolejna pszczoła. Zdążyłem w pole, wow. Tak, no to jest, jak widzicie, no takie jednak coś niebezpiecznego, takie właśnie przechodzenie do tyłu. Znaczy tak właśnie, od tyłu raczej. Która na pszczołę, bo naprawdę... O! Nie mówcie mi, że... Tak, oto to się z kaszem dzieje, kiedy ma... No, kiedy go pszczoła ukąsi. Ma on na to alergię, więc no widzieliście, jak był napompowany. Ja osobiście pszczół nienawidzę. Kurczę, no szczególnie jak teraz, na takim momencie, gdzie się do tyłu, znaczy od tyłu idzie, no tak naprzód. Naprawdę. A to, że było niefortunne, że tak właśnie wpadłem w tą maszynę, która spowalnia. Ale to było do pani, tak wpadłem i tak zginąłem. Okej, tutaj polecę, tam pszczoły już mnie atakować nie będą. Tak, one zawsze tak z takich uli wylatują, jak widzicie, jest ul. Tam na górze chyba nic nie ma, teraz powinien przejść znowu tędy naprzód. A słyszę kolejną pszczołę. No to akurat zareagowałem na tą pszczołę, która leciała tak z prawej strony. To już chyba tak, będzie już znowu te rozdwojenie drogi, więc możemy już przejść normalnie. Tak, trochę pracochłonne, znaczy no tak trochę takim pracochłonnym procesem jest jednak zebranie obu klejnotów i kryształów na tym poziomie, więc no wiecie. Na tym poziomie trochę czasu no tak pewnie spędzicie. Przy tym zdążę, tak no, zdążyłem. Tutaj też. No jakoś mi póki co jeszcze idzie. Tylko tam muszę, no, jak mówię, iść. No to tą samą ścieżką, tylko że naprzód. No na pewno będzie łatwiej z taką kamerą, która jednak no, widzicie, no pokazuje to, co jest z przodu. I tak, pod kwiaty chyba też pod ziemią, jeżeli byśmy próbowali wejść, to chyba też one nas zranią. Jednak pewności tak samej, no ogólnie nie mam, bo nie próbowałem tego. I też chyba ule same w sobie nas też nie zranią, więc tego też się nie musicie bać. Okej, to był checkpoint, który tam wcześniej niby zniszczyliśmy. Okej, ja przejdę od razu może do końca tego poziomu. Kolejne no takie dwie roślinki. Pokójcie, że zniszczę znowu nitro. Słyszę kolejną pszczołę i nowy przeciwnik, taki właśnie gość z złotem. I tak, on jest no, w ogóle niegroźny, on jest tak naprawdę taki najgroźniejszy wtedy, kiedy jesteśmy pod ziemią. On jest takim właśnie pod ziemią, kiedy jesteśmy jedynym naszym zagrożeniem, bo on może nas jednak mimo wszystko zranić. O, co to było? Czy był checkpoint tutaj jakiś? O, nie mówcie mi, że muszę wszystko tutaj jeszcze zbierać. Jejku, nie lubię tego poziomu, jak rozobijcie. Z ogóle tych poziomów z tym środowiskiem naprawdę ich nie lubię, więc no kurczę. Nie wiem, czy za chwilę nie będę wycinał, bo naprawdę... To była ta strata czasu, jednak taka śmierć, to głupia śmierć naprawdę, jeju. Kto zliczę szybko, bo naprawdę już nie mam siły na ten poziom. O, zliczę, znaczy tamto pszczołę zabiłem jakimś cudem, ale dobra, nie żebym narzekał. Okej, chyba znowu będę musiał się bawić w cięcie, więc naprawdę, no bo w końcu po co mam to samo oglądać, cięcie zresztą, naprawdę, bo po co po prostu, no po co. Okej, mniej więcej tutaj ostatnio zginęliśmy, więc już mogę nagrywać dalej śmiało. Ten znowu nie zginął, bo to byłby już epic fail, jak dla mnie. Kwiatek, gość z młotem i koniec poziomu, oczywiście, czemu nie, tuż zatem był już koniec poziomu, doprawdy. No naprawdę, gro, kurczę. No, zbierzmy ten, no, klejnot. Za wszystkie skrzynki. Jak mówię, no widzieliście, niełatwe, pracochłonne, ale jak najbardziej możliwe. No i do zrealizowania, jeśli tylko chcecie. I tak naprawdę, mimo że wszystko już na ten poziom zebrałem, to jeszcze do niego wrócę. Z jakiegoś powodu zgadnijcie jakiego, ohoho, kolejny sekret. Za chwilę wam pokażę. Tak, są trzy sekrety, jeden po drugim na poziomach 15, 16 i 17. W ogóle jakaś wiadomość, jak widzę. O, cząsteczki!
Okej, okay, była tam mowa o jakiejś jeszcze jednej niby ukończonej stacji kosmicznej Cortexa i że mamy tak na niego uważać. Tak mamy na niego uważać i potem Coco znowu została tak rozłączona i więc... No taka była wiadomość. I tak, jak mówię, do tego poziomu jeszcze wrócę, bo jak mówię, tam jest jeszcze jeden sekret, który wam pokażę teraz, w tej chwili. Weźmy to znowu cięcie, po prostu przejdźmy do momentu, gdzie ten sekret jest, więc jak mówię, cięcie. Dobra, jesteśmy na miejscu, to jest to miejsce, gdzie widzicie, jest taki kwiatek na tej wyspie. Na tej wyspie jest nasz portal. Nasz portal do kolejnego sekretu jednak w tej grze. Dopiero się kryje. Właśnie lubię tą pozę, właśnie tak ten kwiat się kryje, jakby tak chciał powiedzieć: nie zabijaj mnie! Tak właśnie się kryje, że jakby nie chciał śmierci. Widzicie, wykonujemy na nim grzmotnięcie i pod nim był portal.